Suprematyzm. Przyjaciele powzięli cel wydania małej książeczki moich suprematycznych prac. Pomimo ich pragnienia wydania jej jak najlepiej i najpełniej, udało się zrealizować tylko część pomysłu. Ukazała się ona w wydaniu czarno-białym z niewielką ilością reprodukcji. Fundusze nie pozwoliły ukazać prac w takim stanie, jakimi one są. Suprematyzm dzieli się na trzy okresy. Kolejno według kwadratów czarnego, czerwonego i białego. Okres czarny, barwny i biały. W ostatnim opisano białe formy na białym tle. Wszystkie trzy okresy rozwoju postępują od 1913 do 1918 roku. Okresy budowane były w czysto dwuwymiarowym opracowaniu. Podstawa ich konstrukcji była głównie praktyczna. Umożliwić, aby na jednej płaszczyźnie przedstawić Moc statyki lub widoczny stan dynamiki, jeśli do tej pory wszystkie formy, czymkolwiek by nie były, wyrażały te wrażenia komunikacji nie inaczej jak przez wielość wszelkich możliwych, między sobą powiązanych form tworzących organizm, to w suprematycznym ujęciu osiągnięto to praktycznym geometryzmem działań w jednej płaszczyźnie lub bryle. Jeśli wszelka forma. Jawi się wyrażaniem czysto użytecznej doskonałości, to i supromatyczna forma jest niczym innym jak znakiem praktycznego poznania sił działania użytecznej doskonałości nadchodzącego konkretnego świata. Forma jasno ukazuje na dynamikę stanu i jawi się jakby dalszym ukazaniem drogi aeroplanu w przestrzeni nie przez silniki i nie przez pokonywanie przestrzeni. Rozrywanej przy pomocy niezgrabnej maszyny, często katastrofalnej budowy, a przez włączenie formy w przyrodę naturalne działanie. Jakaż to magnetycznie scalająca się jedna forma, która być może złożona będzie z wszelkich elementów naturalnych sił wzajemnej relacji, i dlatego nie będą potrzebne motory, skrzydła, koła, benzyna. Jej ciało. Nie będzie zbudowane z różnorakich organizmów, utworzy całość. Suprematyczny aparat, o ile można się tak wyrazić, będzie jednocałościowy, bez jakichkolwiek powiązań. Układ scalony ze wszystkich elementów, podobny do Ziemskiego Globu, niosący w sobie życie doskonałości, tak, że każde zbudowane suprematyczne ciało będzie włączonym w naturobyt organizmem, i tworzącym nowego satelitę należy odnaleźć tylko wzajemne relacje między dwoma ciałami biegnącymi w przestrzeni: Ziemia i Księżyc. Między nimi może być stworzony nowy satelita, suprematyczny, wyposażony we wszystkie elementy, który będzie poruszać się po orbicie, tworząc swoją nową drogę. Śledząc formę suprematyczną w ruchu, dochodzimy do wniosku, że ruch wprost. Dla jakiejkolwiek planety nie może się dokonać inaczej, jak poprzez kołopodobny ruch pośredniczących satelitów suprematycznych, które tworzą prostą trajektorię okręgów od satelity do satelity. Pracując nad suprematyzmem, odkryłem, że jego formy nie mają nic wspólnego z techniką w ziemskim wymiarze. Wszystkie organizmy techniczne jawią się też niczym innym jak maleńkimi satelitami. Cały żywy świat gotów odlecieć w przestrzeń i zająć szczególne sobie miejsce. W istocie przecież każdy taki satelita wyposażony w mózg gotów jest żyć swoim własnym życiem. W ogromnej, samoistnej skali systemów planetarnych nastąpiło takie samo rozproszenie oddzielenie pewnych stanów, które uformowały samodzielne życie, tworząc cały system światobudowy. Łącząc się w przyjazne związki po to, aby zapewnić sobie życie, uchronić się przed katastrofą. Suprematyczne formy, jak abstrakcja, stały się praktyczną doskonałością. One już nie dotyczą spraw Ziemi. Można je rozpatrywać i badać, jak każdą planetę lub całe systemy. Mówię, nie dotyczą spraw Ziemi nie w sensie porzucenia jej. Wskazują tylko na kreowanie protoobrazów. Przyszłych technicznych organizmów suprematycznego świata, które uwarunkowane są czysto praktyczną koniecznością, koniecznością pozostającą ich związkiem. Sens każdego organizmu utylitarnej techniki ma ten sam cel i intencje oraz poszukiwanie okazji przeniknięcia w ten obszar, który widzimy na suprematycznym płótnie. W istocie swej, czym jest płótno? Co na nim przedstawiono? Rozpatrując płótno, przede wszystkim widzimy w nim okno, przez które ujawniamy życie. Płótno suprematyczne obrazuje przestrzeń białą, ale nie niebieską. Przyczyna jest jasna: błękit nie daje realnego przedstawienia nieskończoności. Promienie wzroku, jakby uderzają w kopułę nieba i nie mogą przeniknąć do nieskończoności. Suprematyczna nieskończona biel pozwala promieniowi wzroku poruszać się. Nie napotykając granic, my widzimy poruszające się ciała, których ruch i których istota pozostają do odkrycia. Wymyślając ten system, zacząłem badać formy przejściowe, które należy ujawnić i odnaleźć całą ich istotę, aby stanęły one w rzędzie całego świata rzeczy. To odkrywanie wymaga wielkiej pracy. Budowa suprematycznych form okresu barwnego nie jest w żaden sposób związana. Z estetyczną koniecznością, taką jak barwa, jak forma lub figura. Także w okresie czarnym i białym. Najważniejsze w suprematyzmie dwie zasady energii czerni i bieli, służące odkrywaniu formy działania. Mam tu na myśli tylko czysto praktyczną konieczność racjonalnego skrótu. Dlatego kolor jest wykluczony odpada. Ujawnienie barwy lub odcienia w pracach nie zależy od estetycznego wrażenia, a od pierwotnego pochodzenia materiału, złożenia elementów kształtujących materię albo formy energii. Teraz, jeżeli każda forma albo wszelkie materiały naturalne, energia, nadają formę i barwę swemu ruchowi, to w związku z tym w nieskończonym procesie tworzenia następuje przemiana materiałów i przedstawianie nowych energetycznych związków, śladów. Dlatego też każdy cykl ruchów zmienia formę. Dzięki racjonalnym rozważaniom i działaniu i także kolor zmienia swój wygląd. Miasto jako forma energetycznego zbioru materiałów straciło kolory, stając się tonalnym z przewagą czerni i bieli. Dla analizy pytania o ruchu kolorów jako energii potrzebowałbym powtórzenia moich badań nad kolorem z 1917 roku. Zaznaczyłem, że czerń i biel w suprematyzmie służą jako energia ujawniająca formę. Dotyczy to tylko momentów tworzenia na płótnie, obiektów przestrzennego suprematyzmu. W realnym działaniu nie odgrywają one odczuwalnej roli, gdyż ujawnienie formy pozostawiają światło. Natomiast już w formach realnego suprematyzmu pozostaje tylko czerń i biel i od nich pochodzi wszelka gradacja energii materii. To znaczy następuje epoka nowych materiałów pozbawionych koloru i odcienia. Uważam biel i czerń za wywodzące się z malowniczych i kolorowych gam. Suprematyzm w swoim historycznym rozwoju miał trzy etapy czerni, barwy i bieli. Wszystkie okresy były uwarunkowane płaszczyznowością znaków, jakby wyrażały sobą projekty przyszłych przestrzennych ciał. I rzeczywiście, w tym momencie suprematyzm wyrasta w przestrzeni czasu nowego architektonicznego budowania. W ten sposób suprematyzm ustanawia więź z Ziemią, ale przez siłę użytecznych konstrukcji zmienia całą architekturę Rzeczy Ziemi. W potocznym sensie tego słowa, łącząc się z przestrzenią poruszających się monolitycznych mas systemu planetarnego. Podczas badań odkryłem, że w suprematyzmie zawiera się idea nowej maszyny, to znaczy nowego, bezkołowego, bezparobenzynowego ruchomego organizmu. Trzeba o tym napisać jeszcze wiele uzasadnień. Jedna z podstaw suprematyzmu, przyrodo-natura, jako doświadczenie i praktyka umożliwiająca uwolnienie się od encyklopedycznego świata i zastąpienie go doświadczeniem, działaniem, przez co wszystko przyłącza się do wszech kreacji. Stosunek suprematyzmu do materiałów stoi w opozycji do obecnie narastającej propagandy na rzecz kultury materiału, odwoływania się do estetyki, gdzie obróbka powierzchni materiałów staje się psychozą współczesnych artystów. Zamiast tego, aby wywieźć obraz poprzez doskonały utylitaryzm racjonalnej konieczności, porzucając przyrody, naturalne przeobrażanie, i dotykając go dla obróbki tylko w tych miejscach, gdzie pojawia się konieczność techniczna, a nie estetyczna troska o urodę upierzenia organizmu. Suprematyczne trzy kwadraty są ustanowieniem określonych światopoglądów i światobudowy. Biały kwadrat, oprócz czysto racjonalnego ruchu formy całej nowej białej światobudowy, jest jeszcze impulsem do uzasadnienia światobudowy jako czystego działania. Jako poznania siebie w czysto praktycznej doskonałości wszech człowieka. Potocznie otrzymał on jeszcze znaczenia czarny jako znak racjonalności, czerwony jako sygnał rewolucji i biały jako czyste działanie. Biały, namalowany przeze mnie kwadrat, umożliwił mi badanie go i wydanie broszury o czystym działaniu. Czarny kwadrat określił racjonalność którą wprowadziłem jako piąty wymiar sztuki. Racjonalne zagadnienia stały się moim priorytetowym stanowiskiem, z którego rozpatruję wszelkie twory świata rzeczy, co jest moją najważniejszą pracą, już nie pędzlem, a piórem. Okazało się, jakby, że pędzel nie może osiągnąć tego, co może pióro. Pędzel jest rozczapierzony i nie może dotrzeć do zakamarków mózgu. Pióro jest ostrzejsze. Rzecz dziwna. Trzy kwadraty ukazują drogę, a biały kwadrat niesie biały świat, światobudowę, ustanawiając znak czystości człowieczego twórczego życia. Jak ważną rolę mają barwy jako sygnały, wskazujące drogę. O barwach i o białym i czarnym wyniknie jeszcze mnóstwo dyskusji, których zwieńczeniem będzie, przez drogę czerwieni, biała doskonałość. Odnosząc się do bieli, nie mówię o znaczeniu politycznym określającym ją dziś. W czysto barwnym ruchu trzy kwadraty wskazują na wygaszanie koloru, który w bieli znika. O malarstwie w suprematyzmie nie może być mowy. Malarstwo dawno przeżyło się, a sam malarz to przesąd przeszłości. Uzasadnienie tych zagadnień wyraziłem w napisanej przeze mnie książce My jako praktyczna doskonałość. W danych mi trzech stronach nie sposób wypowiedzieć wszystkiego tego, co i jak działo się, oraz jakie rezultaty dały badania. Ustanowiwszy określone zasady suprematycznego systemu, dalszy rozwój już architektonicznego suprematyzmu powierzam młodym architektom w szerokim znaczeniu tego słowa, bo tylko w suprematyzmie widzę epokę nowych systemów architektury. Samocnie oddaliłem się. W nowy dla mnie obszar myśli. Jak mogę najlepiej, będę przekazywał to, co zobaczę w nieskończonej przestrzeni ludzkiego umysłu. Niech żyje jednolity system światowej architektury Ziemi. Niech żyje tworzący i utrwalający nowe w świecie Unowis. Kazimierz Malewicz, Witebsk, 15 grudnia 1920 roku.